Siemanko wszystkim, jesteśmy po pierwszej rundzie Hot Catch Cup. No tam dużo wniosków, że tak powiem, mieliśmy, co to możemy poprawić w samochodzie. Oprócz własnych umiejętności oczywiście. No i przyszły pierwsze, że tak powiem, fanty. Nie mamy na dzień dzisiejszy jeszcze tylko jednej paczuszki, która jutro powinna być doręczona. No ale tutaj te prace będą rozbite na 2-3 dni, tak myślę. Więc co, otwieramy samochód i pokazujemy, co tu mamy. Więc tak. Poliuretany. Poliuretany do przednich wahaczy. To troszeczkę nam tam usztywni. No i to jest, można powiedzieć, jeden z dwóch elementów, które nam troszeczkę zmienią zawieszenie, czyli camber plate'y, silver projekt. No tam pamiętam u Jagody, jak montowaliśmy do A3, znaczy u Jagody i u Kupcia był montowany, gdzie był odcinek z walki z podsterownością, no to tam dużo osób to skomentowało, że one się rozkręcają. To jeszcze chyba warto będzie do Kuby zadzwonić, bo tam rzeczywiście pamiętam u Karola VR, że to się coś rozkręciło i dzwoniło. Więc tu jakiś mod można zrobić. To sobie to skonsultujemy. Powiedz Grzesiu, co tu możemy ustawić tak w ogóle, no bo to... Do przodu, do tyłu masz kąt wyprzedzenia stworzenia zwrotnicy, a tu jest jeszcze na boki jest regulacja, żeby zrobić większe pochylenie koła. No bo chodzi nam o ten negatyw jednak, żeby to koło było bardziej położone. No ciekaw jestem, co się uda tym osiągnąć. Jak to będziemy ustawiać? To będzie w ogóle... Wiesz co, o ile wszystko tu jest od góry, to najgorszym będzie popuszczanie tych od dołu, żeby ustawić pochylenie koła. No ale to wiesz, to się robi raz i zapomina o temacie, nie? Więc tego tam nikt nie będzie co chwilę tam szukał tego, nie? Także generalnie nie powinno być problemu żadnych z tym. No ale wygląda fajnie, bo myślałem, że będzie problem z tymi kamberami do tego. A wychodzi na to, że jest całkiem nieźle. Kibel rura. Kibel rura? No, to jest dolot do tego, nie? Do stożka. Nie do stożka. Bo mamy walkę z... Po wystrojeniu na hamowni wyszedł taki motyw, że niby z otwartą maską. Lepsze wyniki. Lepsze wyniki. Nie, tu nie chodziło nawet o grzanie się, tylko że powietrza brakowało, że 10 koni więcej. Że z otwartą 230 tam chyba 5, zamkniętą 225. Więc stwierdziliśmy, że sobie zrobimy po prostu tam więcej z ten halogen. Rurkę doprowadzimy ładnie. Tak, ustawimy tego stożka, który jest tam, zakładamy to, do tego jest rura i tą rurą wyciągamy powietrze spod zderzaka. Także nie będzie... Będzie łapacz od razu łapał. Tak, dokładnie. Nie będzie zaciągał powietrza spod maski. Tak, dokładnie. To niby jest prawdziwy karbon. Myślę, że nie ma to bezpośredniego wpływu na pracę silnika. Mamy tu zestaw kompletnego zawieszenia Eibacha. Seria tam PSS. I co ciekawe, tu jest Eibach made by KW i z tego co słyszałem, no zresztą na pudełku też pisze, amortyzatory w tym zestawie są wykonane przez KW. Nie widziałem tego nigdy wcześniej, tego zestawu, ani tego, ani w ogóle do jakiegoś innego samochodu, więc jestem mega ciekawy, co tam będzie w środku. Myślę, że będą amortyzatory. No wiem, ale wiesz, jak to wykonane, no. Widać, że dużo marży mają na tych produktach, drogi ten wypełniarz jest. No. Ty, no ale kurde. Popatrzcie. W takim razie, po co nam kambery na dół, jak on ma kąt pochylenia ustawiany na zwrotnicy? Nie wiem. Musimy się dobrze temu przyglądnąć. Ale wy... Pisze, że na morku też pisze ładnie, że to jest ten... KW? KW. Made by KW. Takie lamerskie będę miał pytania teraz. Ja się na tym nie znam. Na takich gwintach. Czemu tu jest taka druga sprężynka? Do pracy jest ta sprężyna, a z racji tego, że jest krótka, to ta jest tylko po to, żeby jak się amortyzator rozciągnie, żeby ta dolna sprężyna nie goniła. Kurde, żebym przypomniał sobie, jak się nazywało to. Bo to się jakoś tak specyficznie właśnie nazywa. Ale to generalnie na tym nie pracuje, bo to jak auto siada na ziemi, to się zgniata do zera, a pracuje się na to. A to jest tylko po to, żeby się ta sprężyna dolna nie goniła. No ale co tak, na pierwszy rzut oka? Fajnie chyba to wygląda, nie? Ja miałem w imprezie raz KW, no to byłem z niego zadowolony. No, tylny to jest zwykły amor, także tutaj raczej nic nie będzie. Ale też piszę KW. Co fajne są te osłony wszystkie, nie? Lekkie. Ej, ale on też ma ten... On też ma Eibacha sprężyny, nie? Tak, ale tam jest chyba stała geometria, ten... No bo tam jest taka progresywna, nie? I do tego jest taki pierdolnik do ustawiania wysokości, nie? No ciekawe rozwiązanie.
Czyli mam rozumieć, że będzie gleba. No. Bo ciekawe, czy montują ten kambery dlatego, że brakuje już tej regulacji? Czy po prostu to jest taki wymysł ich? Nie wiem, nie wiem, dobra. Czy może też po to, żeby ten wyprzedzenie stworzenia zwrotnicy zwiększyć? Mhm. Bo to też jest ważne. Ale on się kurczę. Jeszcze mu był ten podnosik podniesiony do góry, bo się zetka nie mieści tu między tymi. Mamy abarcika już w garażu i teraz tak, rurka aspiratu idzie, nie? Tak, ale generalnie na pewno zderzak musimy zrzucić, żeby się dostać tam do tych siatek. No jest jedna usterka do wyeliminowania. Tak, tak, tak. Jest, popuściła się śruba i prawdopodobnie wydmuchało nam uszczelkę pomiędzy kolektorem a turbiną, więc trzeba... I nie buduje po prostu teraz boostu. Pełnego doładowania, dokładnie. No i ten zawiasik. No jeszcze szpera będzie. Jak się nie zmieści, będzie przykro. Tu jest kąt tak, a tu jest tak. Jest tak, nie? No, pasowałoby to kolanko obciąć tu albo tu i przekręcić bardziej w dół. No, ale to może Grzesiek przy wydechu nam to ogarnie. Ej, ale nie odkręcaj na razie tego. Bo nie ma sensu chyba. Bo, ale to i tak, bo jak koło odkręcimy, to można ściągnąć nad kolej od nadkola od tyłu też. A turbo? Do turbiny chyba nie będzie potrzeby tego ściągać. A co tu się z tyłu wydarzyło? Co się wydarzyło? No chodź zobacz. Co się wydarzyło? Czemu tarło koło ponad kolo? Nie wiem, że takie żeśmy mu obciążenia robili na tym, na torze. Jest jeszcze opcja taka, że od wydechu bardziej rozgrzane było i... No, aż tak bardzo by się chyba nie nagrzało. Kurde, ale wydaje mi się, że... Dobra. Dobrze, że sobie ubrałeś ubranie robocze, bo się nie ubrudzisz. Standardowe ubranie. Koleżanka rura. Koleżanka rura. Gruby sprzęt. Ci powiem, że nie dziwię się mu, że nie puścił. Koniu. Ja. Możesz sobie wkręcić. Mówisz? Mhm. Coś pięknego. Nie brawo. Tutaj na zero i to odkręć. A czemu to się odkręca? No bo tu łapiesz śrubką od dołu, żeby ci to nie goniło. Aha. Że nie spitolił. Ty, a ten odbój seryjny zostaje? Chyba blisko będzie, ale nigdy się tego oryginalny nie wyciągało. Pięknie. Aś kurde, przesadził teraz. Jakie prognozy? Ile czasu urwiemy? To możemy się tylko do Silesii porównywać. No, ale przecież będę jeszcze dwie rundy na Silesii. No to z tymi modami 5 sekund. Ambitnie. Szpera? No nie, no szpera tak. Szpera to już będzie fuj różnicy. To tylko dokręć tu i mamy... I tył mamy gotowy. A jak z wysokością samochodu, żeby równo było na lewej i prawej stronie? Jak to się robi? Ale jak? Wysokość auta lewo, prawo stronę? No. My możemy je ustawić na równo, bo zawsze jeździmy we dwójkę. Mm. Tylko musisz trochę schudnąć jeszcze, żeby mi dorównać wadze, żeby nie było różnicy, jak się będziemy przesiadać. Dobra, bo to nie musi być aż tak bo pourywasz śruby i tyle z tego będzie. Myślisz, że zaczynamy to od najniższego? To jest najniższy, tak? Mm. Koła można przykręcić, bo one później już nie będą potrzebne do tego, do ustawiania wysokości. Gra i buczy. Seryjnie? No. Nie ma czegoś takiego jak ustawienie kątu pochylenia koła. To jest dopiero w tych amortyzatorach. Mhm. Sportowych. O skór. Pod szybie będziemy musieli ściągnąć. Orzesz, kurwa. Co? Tu chyba woda stała. Żrej. Chwila prawdy. Kręci się skór. Amortyzator? Mhm. Ty, ale już niedużo zostało. Kurwa, może tyle pójdzie. Może go zszarpie tyle. Daj jeszcze na chwilę. Oszo. Pyk.
No chyba, że tak. A drugą? Drugiej nie będziemy, wyjdzie. Andrzej. No i już. Już. Już, więcej nie trzeba. Mamy to. A kurde, gorące. Chyba, żebym to od razu nakleił te śrubki. Mówiłeś coś, że się coś będzie rozkręcać czy coś. A skąd wiesz, na które ustawienie? Improwizuję. Zakładamy to pierwszy raz, więc musimy od czegoś zacząć, żeby później mieć jakieś wyjście. Bo wyprzedzenie robię ile się da. Do tego jest dostęp od góry, więc chyba. Tak chcemy położyć, tak? Mhm. Czyli musimy w tą stronę uciekać. Tak. Bo musimy kołem zjechać do środka. Tak ma być, czy tak? Jak koło muszą być pochylone. Do wewnątrz. Mhm. Czyli jak to jest tak zamontowane, to musimy koło przechylić w tą stronę. Tak, no. Czyli jak mamy, tylko nie wiem co to są, czy te kreski to byłoby stopnie? To jest pochylenie koła. Albo w jedną, albo w drugą. Powiedzmy, że to jest punkt, to jest zero. I albo idziemy w negatyw, albo w tą stronę idziemy w pozytyw. Ale nas interesuje negatyw, więc idziemy w tą stronę. Tylko, że jest, wiesz, jeszcze jest jakie pytanie? Żeby mamy jeszcze dodatkowo na amortyzatorze teraz regulację. A na stacji diagnostycznej, żeby to wyregulować, to co będzie trzeba zrobić? Podnieść auto? Nie, no jak sobie ustawimy na tym tu, mhm, to resztę zrobimy... Na morze? Na morze z kanału od dołu. Ale i tak nic z tym nie w sensie nie zrobimy. I tak musimy jechać gdzieś na diagnostykę, mhm, i wiedzieć, od czego zaczynamy, nie? Skręcimy na tym. Co by się nie męczyć za bardzo. Tak, żeby to, przez te. Przez progi zwalniające przejechać? Progi to nie, bo już auto i tak nie będzie jeździło. Żeby się dało najechać na tego, na torze. Na czego? Żeby ciąć zakręty, panie. A, wiem. Na tarkę. No fajnie to wygląda. No i to. Nie, no to kręcone jest. Montiren. Weź trochę obniż. Dobra. Patrz, ile Andrzej, tu jest sobie pochylenie. Andrzej, chowaj ten telefon. Bierz się do roboty. No. Aktualnie wpierw dietetyczne paluszki. Aha, miałem mnie przeklinać. To jemy. To jest dieta cud. Przechodzę na dietę, tak jak ludzie chcą w komentarzach. Dobra. Bo nam przyszłym... Pokażmy, co tu mamy. Mamy popularnego spieka, tak? Dobrze mówię, Andrzej? I szparkę Quaifa. Ma być, że tak powiem, takie w miarę delikatne jak seryjne. Tak, ma być niewiele różnicy pomiędzy serią a tym. Bo to jest 5 łopatek, to nie będzie, nie powinno tak działać. Ile najmniej można mieć? 3? Wiesz co, najmniej co miałem to były właśnie 3. Mi się wydaje, że na 2 to chyba by nie działało już. Ale na 3 to jeszcze w miarę. Dobra, a co daje, załóżmy, nie wiem, jaka jest właśnie, oprócz tego, że łagodnie to sprzęgło chodzi, to załóżmy, nie wiem, 2-3 te łopatki mogą przynieść więcej momentu obrotowego? Tak, no bo masz mniejszy nacisk na ten. Jak docisk ci dociska, to masz nacisk tylko na łopatkę, a nie na całość tarczy. Więc ta siła jest większa na jeden element. Mhm. Dobra, pokazuj szperkę. To jest szpera... Quaifa. Quaifa. Ona jest bezobsługowa, tak? Tak, tak. Torseny są bezobsługowe. I tu jest jakiś, nie wiem, określony procent spięcia? Tak, wiesz co, nie, to nie jest tak, że... ona się blokuje na 100%, bo tam są te ślimaki takie, że przy gwałtownym tym, one się po prostu te tryby blokują. To nie jest tam, że tak jak w płytkowych, że masz tam określoną... wiesz, spięcie, tylko to się blokuje na 100%, nie? Teraz trzeba zrobić tak i żeby wskoczyło samo. Tak, tak. Bo generalnie Abarcik ma w chwili obecnej, można powiedzieć, odkręcone turbo. Delikatnie. Znaczy, są, są szpileczki nowe. Szpilki nowe, podkładki nowe i szczykawka, żeby sobie dać w żyłę. Zawieszenie już jest zamontowane całe. A! Odczułeś różnicę? Wiesz co, no generalnie ciężko, bardzo powoli jechałem, taki eco-driving, co nie? Wiem, bo nie... Tu teraz w ogóle boostu nie buduję. Podnieśmy, pokażmy wydech w sumie. Aha, bo mamy... Bo tak, jest wydech z przepustnicą. Od pana Grzegorza Tyrykalskiego. Tutaj mamy
stryczek elektryczek. Przepustnica jest... Myślałem, że to jakiś pilot do bramy. Przepustnica jest podciśnieniowa. Sterowana zaworkiem N75. No i mamy wydeszek. Tutaj z przepustnicą. Ciśnieniowa i tutaj sobie idzie przewodzik. Tu. I on jest w rynienkę. I wchodzi do fabrycznej rynienki. Generalnie nie słyszeliśmy jeszcze, jaka jest różnica. No bo tam jest uszczelka wydmuchana między kolektorem a turbo, więc cały, że tak powiem, dźwięk jest z przodu. Jak gdzieś się tam przekazuje, no to słychać jest, jak się zamknie przepustnicę, że jest rzeczywiście, jak mi Grzesiek pokazywał, jak w sobotę odbierałem, że no z tyłu nic nie słychać, nic. No i taka jest teraz różnica, bo przepustnica jest tu przed samą końcówką, więc on tak czy siak, jak jest otwarta, to nie jest już taki całkowity przelot, no bo tu jest łączenie. No idzie przez... Więc tak czy siak idzie przez puszkę. Jest na otwartym też będzie cichszy? Też. Minimalnie, ale jest... Ale to też dobrze, nie? Grzesiek powiedział, że będzie ładniej brzmiał. No, no bo on miał taki bezczelny ten dźwięk. No. To co, najpierw robimy turbo, żeby sprawdzić wydech? No w sumie to nie koliduje nam w żaden sposób. No bo jak się zabierzemy za skrzynię, no to nie dość, że ją musimy wyciągnąć, wymienić tarczę, to przecież tą skrzynię musimy rozebrać na części pierwsze, żeby ten mechanizm w środku wymienić. Mhm. To jest w roboty, mhm. Tylko zobaczymy, czy się, jak pójdzie składanie. Tam. A, jeszcze musimy tą puszkę. No, a widziałeś tą trąbkę? Jak ty? Nie, widziałem tą trąbkę. Chyba, żeby to od spodu jakoś tam zaaplikować. No bo fajne to jest, bo całe to powietrze jest skierowane wtedy do tego, nie? Do środka. Zobaczymy, jak ta rurka siądzie. Od kogo dostajesz reprymendę, że nie wolno klamy? Od żony. Że stajesz się wulgarnym hamem? Tak. Andrzej, te przetarcia na tym, na nadkolu są od slików, bo sliki są przecież wyższe. Bo tu normalnie jest 205-40, a tam chyba było 45. Ale tam jest... Inny przelicznik jest, ale opona też jest, jak przyłożyć jedna do drugiej, to jest wyższy. Dlatego jest przetarcie na tych... Bo ostatnio się właśnie nad tym zastanawiałem, jak mówiłeś o tym tylnym nadkolu. No ale przetarcie z jednej strony. Bo tam się dużo zakręt. Jeździ w jedną stronę. Dobrze, że sobie przywiozłeś nowe ubranie robocze. Andrzej, jak prawdziwy mechanik, stoi z papierosem i robi dalej. Mam czerwony termokurczkę. To będzie fajnie wyglądało na tle czarnego dekla, nie? Andrzej, dziś to robimy. Chciałem tylko pokazać. Jesteś aseksualnie dziś nastawiony. Jak? Aseksualnie. Aseksualnie. Przyjechały części. Z dealera. Marcin nam przywiózł dzisiaj ceweczki piękne. I można było założyć. I co? I mamy już pomału chyba wszystko z takich rzeczy eksploatacyjnych. Nie. Czego nie ma? Uszczelki pod jednej brakuje pod kolektor sący. Pod wydechowy. Wydechowy, przepraszam. I pod sący brakuje. No. Niestety tu będzie trzeba chyba się posiłkować. Ale nie wiem, czy nie trzeba będzie ratować tamtych. Bo nie chcesz wiedzieć, ile mi gość powiedział za takie uszczelki. Ile? Chyba coś koło 400 za sztukę i 2 tygodnie oczekiwania, bo to musi z Niemiec przyjść. Mhm. Także chyba się skończy na tym, że trzeba będzie ratować tamte. Mamy już praktycznie wszystko, nawet mamy peszelki pod kable, bo będziemy robić, no może nie będziemy robić całej nowej instalacji, ale na pewno będę chciał przewlec na nowo nowymi tymi. No biegło, bo już chyba wszystko. Nie? Kable? Elektyczki. Ty, ale coś nas tu trzyma. Co nas tu trzyma? Ty, ale... Co wyś... Aha, co nas trzyma? Hak nas trzyma, Andrzej. O kurwa. Rzesiu. Ja nie chcę tego połamać. To chodź tu, odkręcisz tego. Odkręć haka, a ja wypnę wtyczki. Wytyczki. Pyk. Gotowe. Andrzej, zakręcasz znowu. Nie, dobrze skręcało. Gdzie idziemy? Nie wiem. O kurtka, patrz. Co? Jakie złączki. Profesjonalna instalacja tutaj zrobiona. Dzień dobry. A ja w międzyczasie... Ty, ale ty też mówisz, że się odchudzasz. Ale to są dietetyczne paluszki. O, ho, 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 ho.
Ty rzeczywiście szpilek nie ma. Wszystkie odleciały? Tu jak wydech odkręcimy? Ja nie mogę. Nie, nie, no ja, któraś jest, bo się trzyma dalej. Tak, żeś dawał w piec, kurwa, się odkręciła. Klej do gwintów teraz użyjemy? Może. Bo to się nie odkręciło nakrętka, tylko tak jakby się szpilka wykręciła z turbiny. Jakby, jak teraz zadamy szpilkę na kleju, to się może to już nie powtórzy. Ale nam to już na Silesia Ringu dzwoniło. Dwa razy się zastanowił, czy aby na pewno? Ale miałeś fuksa, bo w dobrą stronę się ustawił. Nie, bo ja jak sobie biorę ten klucz do ręki, to zanim go założę, zawsze sobie sprawdzam, w którą stronę się kręci. No, no bo tutaj tak, no. No bo jak sobie obrócisz, to się w drugą stronę kręci, nie? Ta, no, wiem, w którą teraz, wiesz, kazałeś. Ale jest progres, bo się olej z dumnika nie wylewa. Mówiłeś, że wszystkie odpady? Patrz, jedna jest. Ej, dwie są. Bo odkręciłem jedną i dalej się trzyma. Czyli te dwie górne się odkręciły. A dwie dolne są. A ta klapka nie powinna teraz w ogóle chodzić? Co się stało? Przytarł się Westgate. I to jeszcze na otwartu. W życiu on nie będzie miał doładowania. To dlatego nie masz doładowania, nie dlatego, że uszczelki nie ma. Bo coś tu było spawane. Trzeba by to było pewnie odszlifować, wyciągnąć i przeczyścić to albo coś. No nie, no nie ma, nie patrzy, nie ma czasu na to, żeby to odsyłać. A czemu tak się stało? No za ciasno było albo coś. Ale to i tak się nie powinno, takie rzeczy się nie powinny się dziać. Nie, ale tu jest, wiesz co, wyciągniemy, jest, tu jest dobry dostęp, bo to wystarczy tą łapkę odszlifować, wybić tą ośkę razem z tym, wyszlifować ją ładnie i to powinna się ruszać tak legutko, nie? No, ale to jest Bentley, a to jest Fiat. Ej, nie żebym się czepiał, ale ten apart to jest pasmo nieszczęście. Andrzej, nie rób mu tego, to nic nie pomoże. Ty, a nie wiem, czy pamiętasz, jak do siebie przyjechałem i zresztą jak zaczęliśmy jakieś prace robić, to rozrusznik piszczał. No. I nie piszczy. Marne to pocieszenie jest w tym momencie. Jestem załamany. Nie przejmuj się nic, nie jest tak źle, żeby go rzebić nie mogło. A to złośliwa bestia. O nie. Mamy dziada. Załatwimy go sposobem. Mamy to, ale niestety klapka się nam nie rusza. Młotkiem, jak napieprzamy, to się otworzy troszkę. No ale ona powinna chodzić palcami. Czeka nas jeszcze modyfikacja małej turbiny. Teraz musimy iść to wyciągnąć, spróbować to wybić, tą klapkę. Rozgrzeje się do czerwonej czy nie? Dwa dni później. Andrzej, sorry, ale nich. To? Albo zostaje jeszcze rozbijanie. Może teraz jakiegoś odkutasiacza prysnąć? Tylko, że to jest wszystko rozgrzane. Teraz się żyje. Andrzej, opary żrące. Te opary są żrące. Co będą żreć? Już chodził ludziom. Już się dużo rusza, ale tyle się rusza. I tyle. Ale jeszcze jej troszkę brakuje. Andrzej, czemu tak się stało? Nie wiem, mam, mówię, albo było za ciasno spasowane, jak dostało temperatury, to się przytarło. Albo coś. No, to już my ściągli se. I co teraz? Teraz jesteśmy w czarnej dupie. Jak bardzo jest źle? Tak troszkę. Tak o ciupinkę. Generalnie zatarł się zaworek, znaczy nie zaworek, klapka w tym przypadku. Klapka od Westgate'a. Klapka w tej tulejce. No i chcieliśmy to, znaczy Grzesiu chciał to wyczyścić, no i pękła nam ta tulejka. Dziś jest poniedziałek, w piątek hot catch up. Nie, no generalnie nie jest to jakoś mega straszne, no tylko, że przysporzyło nam to dodatkowej pracy. Sporo roboty, bo mieliśmy tylko wkręcić szpilki, której brakowało.
poskręcać turbinę i święto, a tu się okazało, że musieliśmy ją wyciągnąć i wyciągnąć to. No, ciężko powiedzieć, dlaczego tak się stało, nie wiem. A na Silesii dostało w piątki dobre i zgrzało się i wtedy się przytarło, widać nawet po ośce jak jest. Nie, to jest wybrany materiał. No, no bo się przytarło i to próbowało dalej pracować, nawet widać po tej łapce, bo tu jest zapinana ta gruszka, że aż ją skrzywiło, nie? Grzesiu, widzę, że playlistę zaktualizowałeś, dodałeś nowy odcinek. Dokładnie, sztucznie nabijamy sobie oglądalność. Ile odcinków, ile tak już zrobiłeś wyświetleń, kurde? Jak to leci tak, ty siedzisz tu od rana do wieczora, łopanie. A, no bez przesady. Może nie od rana do wieczora. Ale włączysz rano, wyłączysz wieczorem. Połowę wyświetleń od Grzegorza. Dobrze, mamy skrzynię prawie na wierzchu. Widzę w twoich oczach zwątpienie. A wiesz, że musimy jeszcze wyciągnąć wahacze i wsadzić... A wiesz, że w interkulerze olej stoi? A skąd się wziął olej? No z turbiny, a skąd się wziął? No ja wiem, że z turbiny, no ale... No turbina może przepuszczać olej. Aż tyle? Ej, ale czekaj, interkuler już był, jak padło nam to turbo. No tak. Może wtedy, bo... No ale myśmy nie wyciągali wtedy interkulera. Nie. No to może został z tego jeszcze. Bo raczej... No ale jak się popatrzysz do tyłu, to widać po tyle też, że jest trochę obtegowany, nie? Jakby ktoś nie wiedział, Marcin lubi grzebać w dziurce. Andrzej, odkręcaj wahacze. I to z obu stron. Czemu z obu? No przecież ty masz bloki poliuretan, musimy założyć z obu stron. Aha, to jeszcze to mamy do montażu. O, panie. Toś mnie teraz... Kurwa! A tu też to pisze to samo, FPT. Fiat Powertrain. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale to jest inne. To jest inne, patrz, ten wąż jest przykręcany na śrubce, a tu jest przykręcany, to w ogóle nie jest chyba ten wąż. Jest przykręcany na śrubie i tu w ogóle te są na odwrót założone. Nie podobało mi się, dlatego się pytałem, czy to jest na pewno to, bo tu jest taka duża śruba. Jesteśmy jeszcze bardziej w dupie. Jeszcze bardziej niż byliśmy? Trzeba znaleźć na szybko tą podstawkę inną. Ja to się zastanawiałem, czy nie zrzucę sobie chłodnicy jeszcze. No po co mam w kurde przy przykręcaniu tej turbiny, jak dwie śrubki, i tak wody już nie ma w układzie, nie? Dwie śrubki i chłodnica. Nie, no cała nie zleciała. No i co jest mniejszym złem? Puszczenie wody do końca, czy się w tym kluczem tam spod spodu? Sam wiesz, jak się tą turbinę tam dokręcało. Ej, skąd my wzięliśmy finalnie klucz do płosi? Okej, nie wiem. Mariusz przywiózł. Fajnie w ojej. Mamy delikatne opóźnienia. Trochę zardzewiała. Do widzenia, wesołych świąt. Nie, wiesz co, bo teraz se tak myślę, tak se siedzę i myślę, że może nie trzeba będzie tych płosi odkręcać, tylko żebyśmy je wysunęli na boki i przypięli gdzieś tu z boku. Bo nie mamy wahaczy teraz, więc to można w ciul wyciągnąć, wysunąć. Tylko najpierw trzeba olej spuścić. Żeby nie było zbyt kolorowo, to trzeba tą podporę odkręcić. Andrzej, ale masz czyste ręce do jedzenia. Żadna nowość. O Bosiu, powiem ci, że miało być fajnie, szybko. A wyszło jak zwykle. Marcin kopał po sprzęgle i oberwał poduszkę. No dobra, nie kopał po sprzęgle. To mistrz shifty robił. Ja zrobiłem jednego. Ty ile? O jedyneczka. To było grube. Też jednego. Nie udowodnisz mi więcej. Ale ty zrobiłeś takiego, że aż auto dęba stanęło. Nie, złamie się klucz. Ale generalnie oberwane jest. Czy ktoś tutaj dokręcał zamiast odkręcać?
i się klucz ten? Nie, no dobrze, odkręcałem, tylko że jest tak doje... że się klucz urwał. Kto to dokręcał? Nie wiem. A ja wiem. Ten obcy. No, obcy. Znaczy, przyklei się na kropelce i będzie. To... Porządna jakość. Chromowadium. Lej pędżur. O, nie wygląda on fajnie. Mhm. Ej, czemu on jest taki ciemny? No jak walisz mi szyfty, no to jak ma wyglądać? Jaki syf tu się leje. Ty, no przecież to ma ile? 200 km? No, żygam. No może trochę więcej, no dobra. 500 niech ma. Ja się boję, jak rozbierzemy skrzynię, co tam będzie. Soda i Gomora. Ty patrz, czy opiłki też są. Ma magnes? Mhm. To jest twój mistrzift. Czekaj, ja ci tu pokażę, to jest tak. To jest twój mistrzift. Tutaj. A mój to jest tylko to. To jest mój. Ja swój wybrałem. Rzędek, to jest motorsport. Mhm. V12 z 8 HP do bagażnika i będzie jak złoto. Tak, silnik z Bentleya wsadzimy do Abarta. Może być? Czy jest dobrze. Trzeba tutaj łańcuszek albo coś. A to dźwigamy. Jasny kurs. Jak podchodzę, to przestaje piszczeć. Co ty robisz? Jak podchodzę do niego, to przestaje piszczeć. Wyczuł cię. I to tak dwa razy. Odeszłem. Fak. To jest łapka. Aluminiowa. Odkręciłem. Wszystkie? No dwie. Jak dwie, a tam z tyłu jeszcze dwie? Tu coś ciemniesz, kochanie. Ty, ale jak ja mam to tam odkręcić? Nie wiem. Lecz się domyślam. Andrzej, nie wiem jak to tam. Tam klucz się nie zmieści. Nie wiem, Andrzej. Ja się poddaję. Nie wolno się poddawać. Co muszę zrobić? Wyciąg szperę z tego. Z pudełka. Andrzej, pasuje. Czyli już zamontowano. Nie na moje nerwy. Herbatkę? Kurczę, jeszcze inną rzecz odkryłem. Co zrobiłeś? No, zaraz przyjdziesz, zobacz. To ja tam nie chcę iść. Tak jakby coś było, tak jakby alternator był trochę czaśnięty. A to jak mam odkręcić? No, poruszaj się obudową alternator, tym plasticzkiem. A nie, do plastik tak mogę iść. A? Mhm. A jak ja mam tą ostatnią śrubę odkręcić? Szybko. Andrzej, jedziemy z boksem. Bo ona już chce. Coś mi tu zalatuje synchronizatorem. Świeci się na metali, tylko zasłoniłeś te światło. Taki metaliczny kolor ma. To znaczy, że synchronizatory się troszkę przydarły. Napisy się nie zdarły jeszcze nawet. Pięknie w chuj. I teraz robimy zamianę. Skurczyzyn nie wszedł. Twarda sztuka. Wyszło. Sądzę, są te znaczki FPT. To znaczy, że jest w PT. Każda skrzynia ma jakieś takie swoje... swoje figi-migi. Coś gdzieś. Czekaj. Spokojnie, nie, bo to nie jest tak, że to można kurczyć młotem, tylko to ma wyjść. A młotkiem masz mu tylko pomóc. Wiesz, to nie zawsze młotek
jest dobrym rozwiązaniem. Tylko trzeba wszystko posprawdzać w kółko. To my tu mamy. Te koła mają nacięcia, czy są wyżłobane, tak? Gdzie? To. To. To? Nie, nie, na środku mają zębatki, tak jakby odpryski. Nie, to tak ma być. No i tyle nam starczy. I mamy otóż piękny, otwarty... Co to jest? Co? No jakiś silikon pewnie. Nawet taki podobny. Tryb kosy możemy przekręcić, tylko że potrzebuję mu jakiś sprytny... Jak chcę, żeby zostały te łożyska, to jakiś sprytny ściągasz do łożysk, żeby ich nie rozjechać. To musimy zmienić, środek. Musimy przekręcić, łożyska przebić na nowy mechanizm i przełożyć to koło zębate. Na tego i w tym jest cały... No po to, żeśmy rozbierali tą skrzynię, żeby wymienić, zamienić te dwa mechanizmy ze sobą, bo to jest torsen, a to jest zwykły, otwarty mechanizm. Także jak jedno koło ma luźniej, no to się drugie napędza, nie? Nie, inaczej. Jak jest, ma luźniej, to obraca się to, które ma luźniej. O, żeby nie było niedomówień, a torsen jest samoblokujący się, więc jak jedno zerwie, to automatycznie blokuje drugie koło. Dobra, czyli tak. Teraz to samo, tylko w drugą stronę i będzie gotowe. Drugi dzień pracy u Grzesia. No, widzę, że znowu nie próżnowałeś i parę rzeczy tutaj się pozmieniało. Pod twoją nieobecność troszkę porobiłem. Pierwsza sprawa, wahacze. Poprzebijałem simmer bloki na te poliuretany już. No i chłodnica, to czego nam brakowało. Tu akurat była prosta sprawa, bo... Co? Podniesiemy na za chwilkę na pewno do góry, bo tam trzeba pokazać tą przerobioną chłodniczkę, ten wymiennik ciepła. Mhm. Nie? Bo to jest wspólne dzieło twoje i Grzesia Trykalskiego. No, a reszta nie była jakieś mega trudne, bo to są węże teflonowe w oplocie i końcówki z FMC, one są normalnie zarabiane, wiesz, wkładasz, skręcasz, dzięki, cześć, nie ma żadnego zakuwania ani nic. Zrobiłem tą śrubę do tej podstawy, zrobiłem, podwiertałem się tam i założyłem dłuższą śrubę i faktycznie rozcięłem tego węża i ten przewód do góry był pęknięty. Mogło tam cieknąć tam jeszcze. A czemu to tak było? Bo towar się kupy nie trzyma. A tu coś odkręcałeś? No tak, no bo jak wyciągałem chłodnicę od wody, to klimy musiała zostać, nie? Żeby gazu nie ściągać. Do tej podstawki, co Grzesiek przerabiał, musiałem jeszcze dospawać te końcówki AN-y, żeby przykręcić węże, nie? Generalnie ta podstawka była kupiona nowa, tam chyba NRFA. Odcięty był ten cały rdzeń chłodzący i dospawana była ta rureczka. Tu jest bypass wody, czyli odtąd dotąd. A ja musiałem dospawać krótce olejowe, czyli ten i ten górny. Tu ją trzeba było obciąć. Tak. I do tych otworów dospawać. Do dwóch dospawać krótce, a dwa zmostkować. Zmostkować. Wodne, no. Coś pięknego. I dzięki temu powinniśmy mieć gdzieś w układzie do litra więcej oleju. Przywiozę ci trochę psikaczy. Ale nie przywiozę najważniejszego. Czego? Silikonu. O kurwa. Mieliśmy nie przeklinać. To po co przeklinasz? A czemu to tak? No to tak ma być. Wszystkiego się dowiesz w swoim czasie. Andrzej. No. Nie w tą stronę. Daję. Ogie! Dalej, dajesz. Pięknie. Twoje pierwsze łożysko w twoim życiu ściągnięte. Nie zepsułem. Nic nie zepsułem. Dobrze. Siadło. O, idzie. Dobra. Tak, nie no, najpierw połap. Nie tak, naprzeciwko. Zawsze Andrzej naprzeciwko. I teraz naprzeciwko. Naprzeciwko. Jak się podoba? A teraz będziemy kontrolować prawidłowość dokręcenia przez fabrykę. Nie ruszamy. Nie ruszamy tego. Nie ruszamy? Fabryka się popisała. Aż ty to pięknie robisz. Co? Nie tą stroną? Bo on się tu coś opiera. On się tu coś opiera, skurcysynek. Oskarżą cię o znęcanie się nad sprzętem.
No dobrze, panie Andrzeju. Powiedzmy, że ten etap mamy zakończony. Dobra. Andrzej, wkładaj. Ale te zęby są moje. Gdzie? No patrz. Od mid shiftów? Nie powiem, czekaj, to jest od góry. Czyli to tak wygląda jakby... Kurczowie czy nie, bo to jest od jedynki. Od już jak na hama wie, czy ten tryb nie pociągł go za bardzo w ten i nie zaje, bo to jest, on ma być tak jak teraz, nie? Mhm. Czyli ten, bo ta, to, a to jest tryb właśnie od jedynki. Mhm. Czy to nie od, śmiałem się, a nie wiem, czy to faktycznie nie jest od tego mistrzifta. Tak, żebyś se paluchu nie przyszedł. No, się nie wiem. Gotowe. Szparka zamontowana. Teraz musimy zlokalizować silikon. Dieta. Dietetyczna. Dieta. Patrzcie, chłopie, to jest Oreo. Dieta. Ni hu hu. Andrzej, ale ty zresztą miałeś mieć dietę. A co tu się działo dzisiaj? Wczoraj tego nie było. Dostałem to dzisiaj. Tego nie było. To zjedzone. No i jak? Słaba wola. Masz bojowe zadanie. Weź na pole i umyj to trochę zmywaczem. Tak troszeczkę. Nie zapsikaj mi zetki. Nie robisz podwójnej? Jak podwójnej. Andrzej, to trzeba jednym ciągiem. Tu jest za mało. Będzie ciekło. No zejdź tu, dokapaj no. Ej, a wiesz, że ten 90% tego silikonu i tak wypłynie? Andrzej, teraz się przyznaj, ile skrzyń złożyłeś w swoim życiu? Bo ja ich złożyłem pewnie z 50. Pokażę, jak to w środku wygląda. Pięknie. Prawie jak mam. Jest szansa, że będzie troszkę czyściejszy olej, bo ją troszkę umyjemy. Tylko, że nie to mnie teraz martwi. Martwi mnie to. No. Teraz musimy sobie trafić tym. A to nie będzie takie proste. No pewnie. A steczny to co? Chyba, że ci steczny jest niepotrzebny. Mhm. Niepotrzebny? Mamy mechanizm różnicowy. I tu od dołu mamy po kolei biegi. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, a piąty jest na zewnątrz skrzyni. A tu mamy przesuwki i synchronizatory, nie? Generalnie jedynka, dwójka, później staje to na środku, to jest trójka, czwórka i piątka jest już na tym. No i steczny jest jeszcze tu z tyłu, ale to trzeba dopiero, steczny dopiero trzeba zmontować. Tylko równo. Ja cię obserwuję. Za dużo. Rozciągał. Dołóż se, bo widzę, że cię to korci. Próbujemy? To będzie wiecznie. To będzie ja wiecznie. Ty stary, ja cię będę tu trzymał. No aha. Tak nie. Tak to nie. Tak nie. No puść, puść, puść. Ty, to nie te śrubki. Prowadziłem cię w błąd. Wielbłąd. Teraz będzie, że ja. O nie, jesteśmy zgubieni. Czemu? Bo się nam to przesunęło. Ale czekaj, zobaczymy, odkręcimy korek. Może się uda to pod korek. Ale co się przesunęło? Od stecznego. Wsadzimy sobie palca grzebalca. Andrzej. Dobra. Tylko teraz jak się mi przewrócił ten, to mi jedna śrubka spidoliła. Co za ham? Mam. Gdzie? O ta pizza. To był steczny. A to jest taki korek rewizyjny, tak? Nie, to jest wlew oleju. A zarazem poziom oleju. Wlewasz tyle, aż się zacznie z niego wylewać. Czy tu wlewałeś olej, tędy? Nie, tędy się wylewa olej. Tędy się wlewa olej i dotąd jest poziom tego oleju. Aha. A ten? Piąty bieg. Nie o to ci. Dobra, możemy sobie dopasować śrubki i skręcić tą obudowę, póki jest jeszcze. Aha, wiem po co mi to było potrzebne, żeby to dokręcić. Dobra, teraz sobie wziąłem przedłużkę. O, żeż w mordy. Andrzej, bo skrzynię zrzucisz. Ucieka.
Przyjdź do mojej skrzyni, żeby mi się nie merdło. A gdzie będzie jutro auto jeździło? To wszystko tu zależy, czy załatwisz ten klapkę do gruszki. Fajnie, żeśmy sobie to zrobili, ale teraz trzeba to odkręcić jeszcze raz. Czemu? Bo było zabezpieczenie zapomnienia. Fajnie? Już Andrzej, nikt nie jest nieomylny. Także się nie ma co przejmować, jak sobie czasami zapomnieć, w którą stronę się odkręca. Siedzi. O ty chamie. On się będzie chciał obrócić. Miało być tak pięknie, a wyszło jak zwykle. Jak się przerabia imbusa na torksa? Lepiej, żebyśmy tu już nie zaglądali. Nie, to przecież co wyścig ma być serwis przecież. No gdzie? To jest teraz jest przerobiony na tego, nie? Na gwiazdkę. To ma być tak. I to ma być tak. Dobra. Pięknie. Mam wszystkie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I steczny. Nawet steczny będziemy mieć. Kurde, to będzie wypasiona wersja. Szaleństwo. Tak, poszedł. Teraz będzie silikon. Tak? No. Tylko pamiętaj, ciągiem. I tu na około tej śrubki, czy? Możesz na oko. O kurde. Bliżej. Nie, Andrzej. To musi być tu. Patrz, druga runda. Dobra, jest dobrze. No nie, bo jak wylezie, a jeszcze tym bardziej, że patrz jak tu jest cieniutko tego. Musisz przy samutkiej ściance. Co robiłeś? Nic, bo nie. Ty, a szpera nie ma wpływu na olej, jaki do skrzyni? Jakbyś miał szperę płytkową, to tak. Tak, a to chyba o tym mówiliśmy, tak mi się wydaje. Ale jak jest mechaniczne, to nie. 1, 2, 3, 4. To jest steczny. Nie, to jest steczny. Bo jak jest piątka, to później stecznego nie rzucisz, tylko musisz wyluzować i jeszcze raz steczny. Steczny ma zawsze taki charakterystyczny krk, a zetka stoi. Dalej, nic się nie robi. Andrzej. Chodź Andrzej tu z tyłu. Bo ty musisz tu celować tą półosią. Andrzej, co to się odjebie? Ale to nie może. Aha, śrubka się może gdzieś zacięła, Franz. No nie, bo próbuję kręcić i mi zaczyna... Otwory nie mogłeś, tak? No, w sensie, co to jest do... Łożysko się zatarło, czy co? Na trzy. Trzy. Dobra, i teraz musisz celować tę półkę. O, jeszcze trochę. No gdzieś tyle mu brakowało. Co za dziad. Żebyś gdzieś stawiała tarcza opór. Jeszcze jeden i jeszcze raz. Dobra. Jeszcze się trzeba pomęczyć z tą półosią tam. Oh, fuck. Zjedziemy może nim na dół. Założymy poduszkę, żeby już się działo na swoim miejscu. Dobra. Ale tak, nie rób tak, jak ktoś jest spod spodu, bo ja mu nie wierzę. Mówisz dawaj i wchodzisz pod spód? To ty kręcisz tam, a ja mogę wahacza? Tak, bo ja muszę tą półość sobie tu założyć. Dobra. Piękne nowe wahaczyki. A sprawdziłeś jedną rzecz? Czy te tuleje nie są szersze? Tam leżą. Stary, możesz sobie sprawdzić. A mogą być... Ten nie chce ci wejść, czy co? No nie. Nie tak, Andrzej. No? Nie tak. Czemu nie tak? Przejdzie. No to dobra. No niech ci będzie. Niestety nie, bo mnie stabilizator ogranicza. To by trzeba było jakoś tak zrobić, tak fikumiku. Fikumiku. Nie, bo ten...
Stabilizator ci przeszkadza. Teraz pokaż siłę swoich mięśni. Nie siłę swoich mięśni, kurwa. Andrzej, ile machaczy wkładałeś? Fuh. Ja tylko demontowałem w twoim Nissanie. I tutaj. Tarczo! Resztę sobie już musisz dopracować. To tak jednak nie idzie lekko. Ty, a gumowy młotek... Ale urwał. Ty, a co ty zrobiłeś właśnie? Andrzej, a coś ty tu zrobił? Zepsuł się. Chciałem wyprostować ten. Andrzej, ja się tu stresuję przy tobie. Nie mam już siły trzymać klucz. Łapą kręcę łapę. Znaczy. To jest chyba źle. Bo? Tak by wystawały? Przedtem były jeszcze dodatkowe jakieś te chusteczki, może dlatego to mniej wystawało. Nie wiem, co tu za śruba. Tu jest. To została ci jeszcze jedna strona i gotowe. Twoja mina mówi sama za siebie. Jak szybko, jak świetnie. Teraz mam dla ciebie przemyślenie luźne. Jakie? No chciałeś to zrobić w jeden dzień. A, odczep ty się. Złośliwiec. Nie złośliwiec, tylko... Ej, wiesz, wszyscy złośliwi jesteś. Wszystkim się wydaje, że to wszystko takie proste jest. Ale patrzcie, ile schodzi z takimi pierdołami, nie? Ciu do roboty. Z każdą jedną rzeczą. Jeszcze nigdy nie jest tak, żeby się wszystko udało zrobić za pierwszym razem. Zawsze jeszcze coś wyjdzie. To tu jakoś łapka, tu jakieś coś. W związku z tymi zabawami, całym zawieszeniem robimy taką promkę na cały układ zawieszenia, czyli nie wiem, wahacze, jakieś tulejki, sfożnie, amory, zestawy, załóżmy Eibacha, wszystko co jest w grupie takiej zawieszenie, 11%. Kod będzie zawias 11. I promocja będzie ważna do 15 maja. Coś pięknego. I niedrogo będzie. Co ty kombinujesz ze starą? Muszę sobie to jakoś ustawić, żeby jakoś tam wstępnie sobie zobaczyć, jak to było. Aha, żeby do sztanki podpiąć, żeby było tak samo, żeby tak, nie jak najmniej zabawy z regulacją. Tak. A ta nowa jest taka sama? Mhm. Nową załatwił Grzesiu Tyrkalski. Tak. Tulejka już jest wbita. Mhm. I nawet pasuje. No, wąsko. Otwiera się, zamyka. Luźno chodzi. Mhm. Ty, może to Andrzej będzie jeździło. Pokaż co to dzisiaj tutaj jeszcze. Jać, jaki wlot. Turbo Glob, zobaczmy od środka. Mój klej nieszczęsny, który nie trzymał. I trzymał się na trzydytkach. Więc będziesz regulował? Ale czekaj, w jakiej to pozycji musi być? Musi być zamknięte i dociśnięte. A sztanka musi być naprężona, tak? Nie może być luźna. Nie, nie, nie. No bo tak to ci będzie się uchylać, jak to ci będzie uciekało ciśnienie i będzie ci... Okej. Okay. ...ciulowo wstawało. Będziemy mieli boost? Nawet dwa boosty. Nawet dwa? Jest. No. Zobaczcie, taka pierdoła. No ale było zatarte całkowicie. Dobra, czyli co, teraz wrzucamy turbo? Mhm. O kurde. Nie wziąłem jednej rzeczy. Czego? Olej do silnika. Olej mam. Czego? Ale nie mamy płynu. To będziesz zapieprzał na CPN. Panie Andrzeju, zapraszam na kontrolę. Możesz klucz? Sprawdź, jak uszeń dokręcił. Dobrą stronę? A, widzisz, ty też musisz sobie sprawdzić, czy w dobrą stronę. Czyli dobrze było dokręcone. Dzieci na dzieci, aż się rozleci. Udało się, dojechałeś. Jak zwykle. Ha! W sumie to trzeba powiedzieć, gdzie dojechaliśmy. Dojechaliśmy do warsztatu Fast Car For You, który zajmuje się maluszkiem 1000 koni. Bo chłopaki nam ustawią zawieszenie, no bo, że tak powiem, my nie jesteśmy zbytnio, ja to na pewno, ale no, kompetentni, nie? Żeby to, to zrobić. Przedtowo nie mamy takich możliwości, więc no co, no było znowu 3 dni walki, ale wszystko się... Otwórzmy maskę i zobaczmy, czy to, jak to wygląda, bo... No ale w sumie nic się tak bardzo nie zmieniło chyba. Nie kopciło się. Nie kopciło się. Zmieniła się, mamy puszkę i mamy mało wody. Andrzej, wody mało. Ale jest jeszcze tam, także spokojnie. Bo się termostat otworzył, ale generalnie jest wszystko ok, nie ma żadnych wycieków. Klapkę wymieniliśmy tutaj, jak widać, było... Mamy dolo zimnego powietrza. Ty, nie spadła ta rura? Nie spadła? Nie. No jest dobra, jest gitarka. Jeszcze tego trzeba będzie sprawdzić, czy tam nic się nie leje pod spodem z tego cudownego i co, ustawiamy zbieżność i jesteśmy gotowi na Poznań, nie? Tak, następny odcinek będzie ze zbieżności. Oraz toru Poznań Hot Hatch Cupa.
Więc was zapraszamy do subskrypcji. Z dzwonkiem. I do grupy Team Deler na Facebooku. Dzięki, cześć. Dzięki, cześć.